grzałeczkę podłączyłem. Nie będziemy go rano męczyć, niech się lekko płyn podgrzeje. Wpięta, niech się rozgrzewa, bo dzisiaj było dość chłodno. Minus 7-8 nawet rano, teraz gdzieś tam koło minus 2. Godziny podgrzałem, mamy 4 stopnie płyn i na dworze minus 1,5, było 2,5. Próbujemy, na pewno będzie miał lżej zapalić. No i dobra, niech sobie chodzi. Przygotujemy i jedziemy w pole. 5 stopni nawet płyn już. Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak widzicie, latamy z opryskiwaczem, czyli rozlewamy azot na rzepak. Rozlewamy azot w formie LSM-u, LSM-28, no i w dawce gdzieś tam 350 litrów na hektar, czyli przeliczamy to jest czystego składnika około 125 kg, to będzie w jednej dawce, pierwsza dawka, a drugą dawkę będziemy dawać no tak, żeby się wyrobić mniejszym przed kwitnieniem, a gdzieś myślę za jakieś 2 tygodnie najpóźniej dam drugą dawkę. Co roku daję w 2 dawkach, miałem w tym roku w jednej dawce, ale nie jestem jakoś tam do końca przekonany, żeby to ten azot zaaplikować na rośliny w jednej dawce, dlatego w 2 już tak przez parę lat robię. No i mówię, nie będę na razie tego zmieniał. A ile tam mniej więcej suma sumaru tego azotu dam, no to będzie około tam 200-220 kg całości wszystkiego na rzepak czystego składnika. Tak gdzieś będę chciał między 3 a 3,5 tony taki nakład finansowy, czyli gdzieś tam mniej więcej przeliczając na tonę rzepaku trzeba 50-60 kg azotu, to mówię, przeliczając to tak gdzieś 3,5 tony średnio może się uda. Planowanie, no zobaczymy jaki będzie rok. Siacze magnezu już skończyłem, wysiałem na zboża i na rzepaki wcześniej. I tak jak mówię, teraz działamy z LSM, tak jak widać jeszcze z tyłu miejscami tam gdzieś między lasem, między drzewami to jeszcze ten śnieg leży, no ale wiadomo, że już pora nie jest zbyt późno, tak jak tutaj u nas na nasze tereny z azotem, bo bywało, że w tamtym roku chociaż tego śniegu nie było, to jakoś tam gdzieś po 15, po 20 brałem pierwszą dawkę, to w tym roku jeszcze nie jest aż tak bardzo źle, nie jest późno, wegetacja no tak raczej chyba nie, jeszcze nie ruszyła u nas. Dzisiaj było, tak jak wspomniałem wcześniej, dość chłodno, około 7-8 na minusie. Myślę, że tam rzepakom i zbożą nie zaszkodzi ten przymrozek. To w nocy nie było wiatru, teraz tam wieje, dość jest smutno na polu, ale to mówię, no miejmy nadzieję, że tu nic nie, raczej tych większych przymrozków nie będzie. Coś tam mówią właśnie o tym tygodniu już o deszczu, ma ten deszcz gdzieś tam być w piątek, sobota, to mówię, dlatego gdzieś tam się wziąłem za rozlewanie tego LSM-u, żeby ten rzepak jakoś tam szybciej, żeby ten azot szybciej gdzieś tam dotarł do tej
rośliny. No i tak powolutku działamy. Wyciągnąłem przyczepę z 6 Mauserami, ale nie udało się dojechać tam gdzie chciałem, do tego miejsca, gdzie miałem rozlewać to do beczki. No i dlatego muszę troszkę więcej, dłuższe odcinki pokonywać, żeby ten RSM dotankować, bo do domu to mam jakieś około 10 km. Gdybym chciał za każdym razem do domu jechać, to mówię, dużo czasu trzeba byłoby stracić. Szkoda czasu, szkoda ciągnika, szkoda opon, a tak mam na polu wyciągnięte, to w miarę to jakoś tam bliżej, szybciej to jakoś tam mi się rozlewa. Ale tak jak wspomniałem, chciałem dojechać troszkę dalej, ale jednak nie ma już tego przymrozku, mamy 3 stopnie na plusie, rozpuściło i jest naprawdę mokro, tak widzieliście nami na kurce, szczepa siadła po samą ramę, muszę pierwsze wypompować, wszystko dopiero będziemy go jakoś tam, będziemy nim wyjeżdżać, no i mówię, zobaczymy jak to będzie z tym rzepakiem. Tak jak wspomniałem, gdzieś będę uderzał w ten kąt 3-3,5 tony z tym nałożeniem, żeby tam no w tych granicach gdzieś zrobić to nałożenie. Dobra, ja idę sobie opyskiwać rozłoże, bo mamy opyskiwać mechanicznie rozkładany, to znaczy się ręcznie. Poczekajcie chwilkę, zaraz będę. Dobra, już jestem. Moment, rozłożyłem. I lecimy. Tu się ściemnia. A jeszcze mamy trochę do rozlania. Tak, wspomniałem. Lejemy RSM. Już się na polu robi nieciekawie, bo jest ślisko, mokro. Ciągnik nie wchodzi w ziemię, ale jakoś tam ta górna warstwa ziemi rozpuściła i to się jakoś tam marzy. Wiadomo, że rano jakoś wcześniej tym lepiej, ale mówię, jakoś też się dzisiaj nie wyrobiłem. Trochę miałem obowiązków w chlewni i tak mi to zeszło. Ale mówię, rozlewamy dzisiaj, będę chciał cały rzepak rozlać. Zobaczymy jak to pójdzie, bo mówię, wspominają o tym deszczu. Z jednej strony na pewno przyda się, a później pewnie jak popada, to ten znowu aż tak bardzo szybko na rzepak nie wjedzie. Tak jak wspomniałem, opryskiwacz, który mamy z tyłu zapięty, nie jest zbyt duży. To jest 900-litrowy. Opyskiwać i wcale gdzieś tam trzymamy śnieg, ale to już niedługo się powinien rozpuścić. Tak jak wspomniałem, tam przy lesie, przy drzewach, to tego śniegu jeszcze miejscami leży, ale w większości już niewiele. Tak jak mówię, opyskiwacz jest niezbyt duży, chciałbym go jakoś tam w przyszłości
zmienić na jakiś większy. To jest akurat 900, 900 litrów, ale na jaki chciałbym zmienić, pewnie na 1200, ale to mówię, że pewnie zawieszany, bo ciągany. No, na tym terenie górzystym, na którym pracuję, no, byłoby ciężko, no wiadomo, tam jak same opryski, to jeszcze by jakoś tam bez nałożenia azotem, czyli bez wczesnych wjazdów w pole, to myślę, że to tam by nie było problemu. No ale to mówię, lepiej jakiś zawieszany około 1200, to takie myślę, że był optymalny. Rozglądałem się tam już za różnymi modelami, ale to myślę, że jakiś pewnie Hardy, tak gdzieś mniej więcej się będę rozglądał, ale to na pewno jeszcze nie w tym roku, jak już to w przyszłym, bo jednak te pola są rozdrobnione, gdyby te kawałeczki były większe kawałki w bliższej odległości od gospodarstwa, to na pewno i tym bym sobie dał radę. No ale to tam jakoś rozwiązujemy w ten sposób, że tak samo jak pryskam zboża czy rzepak środkami ochrony roślin, to ładuję mauzery z wodą na busa, no i sobie gdzieś tam dołożę tatami podwozi i wtedy więcej jakoś tam więcej czasu mamy na więcej możemy zrobić przez ten czas, bo dojazd jednak zabiera dużo czasu, tak jakbym miał jeździć. I tak jak wspomniałem, na pewno ciągany większy, tam 2000 do 2500, byłby najlepszym rozwiązaniem, no ale z tego, że mamy takie pola górzyste, więc no, nie byłoby pewnie lekko nim jeździć. No dlatego mówię, pewnie zawieszamy w przyszłości, ale to zobaczymy. To tyle chyba na dzisiaj. Zobaczycie tam jeszcze miniaturkę, jak ta przyczepa usiadła. I mówię, musimy pierwszy rozładować, dopiero później będziemy ją wyciągać. To trzymajcie się, do następnego i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, bo dzięki wam się jakoś tam powolutku rozwija. Na ile mi pozwoli czas, na tyle będę nagrywał, bo z tym czasem to jest teraz różnie, więcej pracy w polu. No ale miło, jak zostawicie jeszcze coś po sobie, czyli łapkę w górę albo subskrypcję, będę się na pewno cieszył i będzie to motywacja do dalszego nagrywania. No i tyle na dzisiaj, trzymajcie się, ja pracuję dalej, rozlewam RSM, walczę. Do następnego. Na razie, cześć.